Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej tutaj wideokonferencji zatytułowanej Pluralizm w nauczaniu ekonomii, fanaberia czy konieczność? Tak? Moje nazwisko Andrzej Karalus, jestem adiunktem na Wydziale Ekonomii Zarządzania Politechniki Gdańskiej i będę miał zaszczyt i ogromną przyjemność prowadzić to dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, to spotkanie jest organizowane przez naszą Gdańską Brygadę do Spraw Specjalnych, tak, do Zadań Specjalnych, która działa w ramach platformy, czy też może raczej sieci Rethinking Economics, tak, oraz we współpracy z Fundacją imienia Lipińskiego. Tak, Fundacja imienia Lipińskiego, której celem jest kształtowanie etosu społecznego zaangażowania wśród ekonomistów i ekonomistek, upowszechnianie wiedzy o różnych szkołach w ekonomii i wspieranie naukowców, którzy badają właśnie heterodoksyjne programy badawcze, które zajmują się heterodoksyjnymi programami badawczymi. Tak? Zachęcam w takim razie do zapoznania się ze stroną fundacji, śledzenia jej poczynań, zapisania się na newslettera oraz ogólnie wspierania działalności. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie poświęcone właśnie zagadnieniu pluralizmu w nauczaniu ekonomii będę miał zaszczyt moderować rozmowę trzech znakomitych gości. Pozwolę ich sobie teraz krótko zaprezentować. Serdecznie witam panią profesor Karolinę Safarzyńską, ekonomistkę, panią profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę państwa, warto tutaj zwrócić uwagę, to jest pani profesor jest laureatką prestiżowej nagrody NCN 2022 roku w ramach obszaru badawczego nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce. Jako jedna z nielicznych osób w Polsce zajmuje się ekonomią złożoności, ekonomią behawioralną i eksperymentalną oraz zmianami klimatycznymi. Stopień doktora pani profesor uzyskała na Vrije Universiteit w Amsterdamie, a staż odbywała i wizyty badawcze w Vienna University, w Oxfordzie, w Santa Fe Institute, w ONZ-cie, w WTO, w Banku Światowym. A zatem znakomity dorobek i doskonałe obycie również na całym świecie. Tak? Profesor Dariusz Kiełczewski, witam pana bardzo serdecznie jeszcze raz, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Drugi uczestnik naszej dyskusji jest kierownikiem Katedry Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na Wydziale Ekonomii i Finansów, jest laureatem prestiżowej nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego imienia profesora Edwarda Lipińskiego za książkę właśnie Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną. Tak? Pan profesor jest autorem wielu publikacji poświęconych ochronie środowiska, ekonomii, etyce i filozofii ekologii, a ponadto jest, co warto tutaj wspomnieć, poetą, eseistą i krytykiem literackim. Teraz już mniej, prawie zrezygnowałem, ale zajmuję się też ekonomią złożoności, ekonomią behawioralną też. Poproszę, przynajmniej staram się. Natomiast chcę sprostować, jeszcze nie jestem kierownikiem katedry. Na razie jestem kierownikiem Zakładu Zrównoważonego Rozwoju. Dobrze, bardzo przepraszam, to w takim razie miałem trochę, ale mam nadzieję, że niedługo to, co tutaj przeczytałem, stanie się faktem, ale dziękuję za sprostowanie. Odpukać w niemalu fanedrze. Dobrze. No i witam trzeciego naszego gościa, doktora Macieja Grudzickiego, zatrudnionego w Katedrze Ekonomii Matematycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, który jest przedstawicielem tegoż uniwersytetu w zespole do spraw zrównoważonego rozwoju, członek European Association for Evolutionary Political Economy oraz członek zarządu Polska Sieć Ekonomii, który jest autorem badań osadzonych przede wszystkim w tradycji ekonomii ewolucyjnej, postkinezowskiej, nad globalizacją produkcji, światowych łańcuchów dostaw i wpływu tejże globalizacji, na nierówności międzynarodowe oraz na makroekonomię. Witam pana, panie Macieju, witam wszystkich uczestników naszej debaty. Mam nadzieję, że przedstawiłem państwa wyczerpująco, jeśli o czymś zapomniałem, to przepraszam. Dobrze, to ja jeszcze powiem, bo to akurat w przypadku dydaktyki jest istotne. Jestem też wiceprezesem polskiego oddziału PRME, czyli zasad edukacji na rzecz, no, zasad edukacji odpowiedzialnej społecznie i zrównoważonego rozwoju. PRME to jest istotna ONZ-owska inicjatywa i myślę, że to jakby też ona w
wpisuje się bardzo dobrze w ten temat, o którym dzisiaj mówimy i mówimy przez te 3 dni. Bardzo dziękuję za tę uwagę, dlatego tego akurat nie wiedziałem. Natomiast chciałbym teraz przejść właściwie do debaty i zadać Państwu od razu pierwsze pytanie. No, nasze spotkanie jest niejako realizowane pod hasłem pluralizm w nauczaniu ekonomii, fanaberia czy konieczność. Pluralizm, czyli wielość, wielogłosowość, wieloparadygmatyczność. Tak? Ja chciałbym zadać pytanie do Państwa, najbardziej ogólne. Jeśli pluralizm w ekonomii należałoby praktykować, to dlaczego? Dlaczego warto w ogóle o to kruszyć kopię? I właściwie jakie są zdaniem Państwa podstawowe mankamenty takiej standardowo nauczanej ekonomii? Wydaje się, że ten kryzys, zwłaszcza finansowy, tak, obnażył pewne niedostatki metodologiczne, jak i prognostyczne ekonomii jako takiej. I że uruchomił proces jakby rachunek sumienia również ekonomistów. Chciałbym Państwa spytać, może zacznę od pani profesor, udało się w końcu połączyć. Jakie są Pani zdaniem takie podstawowe mankamenty, czy też wady takiej standardowo, czy też niezbyt pochlebnie często nazywanej mainstreamowej ekonomii? Co Pani zdaniem tutaj powoduje, że się pojawiły głosy domagające się pluralizmu? Może zacznę od tego, co jest zaletą standardowej ekonomii. Świetnie. I to jest jej prostota. Ona się opiera na trzech założeniach i jest bardzo łatwa w komunikowaniu. Jest bardzo łatwo uczyć mikroekonomii, jest bardzo łatwo uczyć makroekonomii. I to wszystko jest takim bardzo spójnym obrazem. I ja byłam zatrudniona w Wiedniu i moja szefowa, która nie jest mainstreamową ekonomistką, prosiła mnie, znaczy przydzieliła mi zajęcia z ekonomii, nazwijmy ją behawioralną, ale zabroniła mi mówić o ekonomii neoklasycznej. Okazało się, że jest to praktycznie niemożliwe. Musiałam trochę oszukiwać, bo ekonomia behawioralna opiera się na tym, że my badamy dewiacje od tego modelu economicus, ale jednak on jest tym korem, który komunikujemy. I ona chciała, żebyśmy stworzyli całkowicie nowy program. To było przerastające mnie zadanie. I teraz co się dzieje? Ja zajmuję się ekonomią złożoności i ewolucyjną i bardzo bym chciała tego uczyć. Ale to nie jest tak, że ja mogę zaproponować jedno konwersatorium dla studentów i wyjaśnić im całą złożoność tej dyscypliny, która de facto buduje na wielu wątkach. I ten model tego człowieka, on jest ograniczona racjonalność, ale już trochę inaczej rozumiana niż w ekonomii behawioralnej. My mamy bardzo złożone, może to zły wyraz, metody analizy, to są modele nieliniowe, chaos theory, modelowanie wieloagentowe. Ja nie jestem tego w stanie nauczyć. To jest cały program badawczy na 30 godzinach konwersatorium. I teraz jest oczywiście pytanie, jak to dobrze zrobić i gdzie jest na to miejsce. Więc oczywiście pluralizm tak, ale pytanie jest jak. Jak to zrobić efektywnie, bo de facto moim zdaniem bez takiej szkoły badawczej i szkoły doktorskiej poświęconą jakiemuś zagadnieniu heterodoks, jest to bardzo trudne. Ale to tylko moje osobiste doświadczenie. Rozumiem. Panie Dariuszu, panie profesorze, może pan chciałby coś dodać, uzupełnić w tej kwestii. Czy tutaj zgadza się pan, że tutaj problem jest taki, że bez niezbędnego przygotowania bardzo trudno zacząć w ogóle nauczać heterodoksji ekonomicznej? No, ja akurat mam taką dosyć specyficzną ścieżkę naukową, bo ja jestem doktorem filozofii i w pewnym momencie pomyślałem sobie, że jak się zajmowałem filozofią ekologii, bo ten mój punkt wyjścia to jest kwestia ekologii i zrównoważonego rozwoju, to pomyślałem sobie, że jako filozof w zasadzie nie mam za dużo do powiedzenia. Natomiast ekonomia mnie zafascynowała jako nauka. Potem jak poznałem ekonomię i poznałem to, czego się naucza, czyli ten tak naprawdę u mnie jest dokładnie to samo, co u pani Karoliny. Jest ekonomia neoklasyczna, dzisiaj jeszcze nastawiona nawet wręcz na finanse i rachunkowość, czyli w zasadzie jesteśmy fabryką księgowych. No i jak ja widzę, ile w ekonomii jest tego bogactwa, to mnie to po prostu drażni,
że to jest właśnie taka sytuacja, że ekonomiści próbują udawać matematyków, którymi nie są i zajmują się liczbami, a nie zajmują się normalnym życiem. I ja osobiście staram się przemycać te treści po pierwsze poprzez to, że na przykład wykład z filozofii przekształciłem filozofię ekonomii, żeby właśnie pokazać te różne sposoby patrzenia na ekonomię. Rusza teraz przedmiot też prowadzony przeze mnie, nie ukrywam, socjoekonomia, czyli żeby pokazać te alternatywne wobec ekonomii głównego nurtu pomysły na ekonomię. No ale to tak, to tak jak pani Karolina mówi, no to jest duży problem i jakby najbardziej przykre jest to, że studentom te niekonwencjonalne pomysły na ekonomię jak najbardziej odpowiadają. Im się to bardzo podoba, oni by bardzo chcieli tego się dowiedzieć, ale na dzień dobry już są wrzuceni w ten rytm ekonomii neoklasycznej, popyt, podaż, homo economicus. I tyle. I oni jakby, no, to jak to chyba powiedział ktoś w Polsce, że to jest właśnie ta neoklasyczna lobotomia i że ta lobotomia rzeczywiście ma dalej miejsce, ale no, trzeba próbować robić inaczej. No, mam nadzieję, że ta moja nagroda imienia Lipińskiego trochę mi poprawi sytuację na wydziale. Natomiast jest to w sumie trochę taka absurdalna sytuacja, że człowiek musi szukać jakichś takich dziwnych dróg na to, żeby wprowadzać do programów studiów rzeczy, które moim zdaniem są racjonalne. Absolutnie racjonalne. I jestem zdumiony, że w wykładzie ekonomii jest tylko historia myśli ekonomicznej i jest mnóstwo o ekonomii starożytnej, o świętym Tomaszu z Akwinu i zazwyczaj kończy się na Keynesie, bo już później nie ma czasu na omówienie i w zasadzie studenci nie bardzo wiedzą, co się dzieje we współczesnej ekonomii, bo oni nie za bardzo wiedzą, chyba że sami czegoś się dowiedzą. No to przykre to, co mówię, no ale to chyba tak jest. No. No wydaje mi się, że należy docenić to, że w ogóle jeszcze na jakichkolwiek uniwersytetach prowadzi się wykład z historii ekonomii, przyznam się. To nie jest wcale takie oczywiste. Natomiast skoro już tak robimy, pytam kolejnych naszych prelegentów, może pan Macieju, glosa, komentarz do tego, czy pan, na co bym wskazał, co by tutaj jest głównym mankamentem, czy też ograniczeniem tej mainstreamowej ekonomii, jeśli przyjmiemy, że wiemy w ogóle o czym mówimy i jaki jest główny problem z implementacją heterodoksji, tak? Czy uczeniem jej. Znaczy tak, może zacznę od tych problemów z mainstreamem. Faktycznie, tak jak Karolina wspomniała, mainstream jest, czy powiedzmy ekonomia neoklasyczna, jest bardzo atrakcyjna i taki ma swój powab, jest prosta, ale też jednocześnie uzurpuje sobie takie prawo do tego, że tak naprawdę dowolne zjawisko ekonomiczne, a nawet szerzej zjawisko społeczne, jest polityczne, kulturowe, jest w stanie wyjaśnić. I wydaje mi się, że tu jest podstawowy problem, ponieważ też się pojawiło to pojęcie złożoności. No, rzeczywistość gospodarcza jest niesamowicie złożona i teraz przyjmowanie tutaj. Jest taki tekst Claudiusa Greibnera właśnie z organizacji IPI, który wręcz pisze, że no, przy tak fundamentalnej złożoności być może nawet nie ma jednego właściwego programu badawczego czy jednej właściwej metody badawczej, którą byśmy mogli zaaplikować do każdego obszaru, prawda? Ja też mogę się podzielić takim doświadczeniem osobistym, że na drugim roku studiów ekonomicznych trochę z nudów, ponieważ ta ekonomia neoklasyczna była taka dosyć właśnie dla mnie prosta, poszedłem na socjologię i tam pierwszy kurs, na który się zostałem zapisany, to był wstęp do socjologii, gdzie się dowiedziałem, że jest 6 czy 7 równoległych paradygmatów. I to był właśnie taki kurs wstępny, tak naprawdę nie z przedmiotu takiego jak, nie wiem, rynki, pieniądz, co nie było, nie uczyliśmy się tego typu pojęć, tylko raczej z metody i filozofii nauki. I uczyliśmy się o tym, że te paradygmaty funkcjonują w jakiś sposób, no, konkurują ze sobą, ale jednocześnie każdy ma jakieś swoje pole, gdzie jednak jest dominujący. Do relacji władzy mamy właśnie tutaj bardziej jakieś nurty
marksistowskie, do zjawisk mikro, jakieś interakcjonistyczne i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że faktycznie, pewnie o tym możemy więcej za chwilę rozmawiać, jak z tym zaradzić, ale problemem w programach studiów jest czasem to, że ci studenci przychodzą na pierwszy semestr i od razu dostają to mikro, czy nawet wprowadzenie do ekonomii, które jest de facto wprowadzeniem do ekonomii neoklasycznej. No i później nawet jeśli się pojawiają kursy, które bazują na innych nurtach, to one są traktowane jako takie kwiatki do kożucha, a jednak jest ten core, ten trzon i my się ciągle musimy porównywać z tym trzonem, prawda? Czyli przepraszam, że wyjdę słowo, czyli że są jacyś tam wariaci, którzy uważają inaczej. To bardzo mi się podoba to, co pan powiedział, panie Maćku, ponieważ ja w swojej książce mówię, że w ekonomii też powinno tak być, że powinno być obok siebie kilka różnych podejść, kilka różnych paradygmatów i one korespondują ze sobą, one są sprzeczne, ale z tych sprzeczności w tych sprzecznościach jest siła nauki jako takiej. Przepraszam, że przerwałem. W zasadzie skończyłem, więc dziękuję. Dobrze, jakby, to znaczy tak, no z tego się wyłania jedna z przyczyn sukcesu, wyłania się taki wniosek, że jedną z przyczyn sukcesu tej mainstreamowej ekonomii jest to, że była ona w stanie podać zaskakująco prosty i uniwersalny schemat wyjaśniania, który może być aplikowany do różnych sfer. To jest to coś, co nazywamy imperializmem, tak? Ekonomicznym, co na przykład Becker stosował wyjaśnienia ekonomiczne do małżeństwa, tak? Ja pamiętam te słynne analizy, gdzie są wzory na możliwość pozostania w związku, tak? Czy a propos rasizmu, tak? Czy segregacji rasowej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mam takie pytanie, co z tej mainstreamowej ekonomii, czy też standardowej, właściwie zasługiwałoby na pozostawienie, ponieważ ona ma tendencję do narzucania jednolitego obszaru, ale być może w tym nauczaniu współczesnym tej ekonomii są jakieś pozytywne, jakieś walory, które należałoby zachować. Co by to było? Czy to jest jakiś ogólny zestaw narzędzi, czy też po prostu należałoby od razu przejść do przedstawienia jako jednej z opcji? Może znowu zacznę od pani Karoliny. To może ja tutaj poczekam i muszę się zastanowić. Naprawdę nie wiem w tym momencie. Nie wiem, jaka jest rola ekonomii neoklasycznej w przyszłości nauczania ekonomii. Nie wiem, przygotowując się do tej debaty, czy przeczytam tę książkę, znaczy kiedyś, już od dawna bardzo ją lubię, Pluralist Economics Fulbrocka. Ona jest bardzo znana z 2008 roku. I rozbawiło mnie to, bo na koniec jednego z rozdziałów napisano, że ekonomia, którą ja się teraz zajmuję, czyli właśnie taka złożoności, wieloagentowa, to jest ta przyszłość ekonomii. I jesteśmy dzisiaj 12 lat później i ona nie jest przyszłością. Ona jest nadal marginesem. Więc nie wiem, czy jeszcze za wcześnie nie jest rozmowa o tej detronizacji neoklasycznej ekonomii. Ale może inni będą mieli tutaj bardziej optymistyczne. Ale to jest bardzo dobre pytanie, pani profesor, ponieważ rzeczywiście można zadać pytanie, czy to nie jest tak, że proszę państwa, może postawię taką tezę, ponieważ ja ogólnie, najogólniej bym się przychylił do tego, co państwo tutaj mówią, ale czy to nie jest tak, że użyję takiego określenia, że pluralizm w ekonomii istnieje wyłącznie w ramach takiego rezerwatu uniwersyteckiego. Czyli jest to coś, co jest praktykowane na placówkach badawczych, często topowych i często na wysokim poziomie, natomiast w praktyce gospodarczej i politycznej dominują modele, które są wywiedzione z tej ekonomii nauczanej, że tak powiem, standardowo. Czy to nie jest tak, że my tutaj mierzymy się nie tylko z kwestią naukową, czy pluralizmu naukowego, ale również z pewnymi uwarunkowaniami polityczno-ideologicznymi po prostu? Czy to tak nie jest przypadkiem? No to teraz to już pan szeroko poszedł. Ponieważ sytuacja dosłownie sprzed chwili, tak? 25 minut temu usłyszeliśmy, że Rada Polityki Pieniężnej jednak zostawi stopy na tym poziomie, na którym są. Tak? Co ciekawe, w Polsce dyskusja na temat stóp najogólniej opierała się byli zwolennicy podniesienia. Jedyna różnica była taka, kiedy to należy zrobić. Tak? Czy to nie oznacza, że pewne mechanizmy, tak, myślowe, które dominują,
są kształtowane cały czas przez tą ekonomię neoklasyczną i one w ten sposób są niejako nie do zmiany, tak? Że one oddziałowują w sferze politycznej, czy tak nie jest przypadkiem? To już troszkę wychodzimy poza samą akademię. Ja myślę, że znaczy do pewnego stopnia na pewno tak jest i ogólnie ekonomia neoklasyczna jest mocno sprzężona z neoliberalizmem i z całą hegemonią kapitału, hegemonią rynków. No i świadomie czy nie, część z tych autorów no, przysługuje się też tej hegemonii, natomiast też jeszcze tak zero-jedynkowo, myślę, że jednak trzeba oddać tutaj sporo tym innym nurtom, a też trzeba myślę powiedzieć, że myślę inne nurty ekonomii heterodoksyjnej, one też sporo czerpią z po prostu z debaty i z ruchów społecznych, bo to jest myślę dwustronna przepływ i ta krytyka, ona się ciągle odbywa, to nie jest tak, że tej strony krytycznej nie ma. Natomiast myślę sobie też tak, że z punktu, wracając może troszkę do tego głównego wątku, trzeba też oddać jedną rzecz mainstreamowi i temu imperializmowi, o którym Pan mówił, że też on jest dosyć elastyczny i ma niesamowitą zdolność do takiej adaptacji, do przyjmowania pewnych koncepcji, które na przykład, no na przykład właśnie jeśli wrócimy do 2008, no tutaj nagle okazało się, że po 2008 był pewien ferment nawet w mainstreamie, no i to na przykład obszar nierówności, prawda? Czy tak. Koncepcje nawet w jakimś stopniu niestabilności finansowej. One w pewnym momencie stały się centrum też tego programu badawczego. Przez lata one były rozwijane na obrzeżach heterodoksji, w innych założeniach, przy innych metodach. No i teraz nagle mamy gwiazdy ekonomii głównego nurtu, które badają nierówności, prawda? I jest to też sporo wnoszą, chociaż oczywiście te ich wnioski są czasami odmienne, czy są ważne niuanse w porównaniu do ekonomistów heterodoksyjnych. Więc generalnie wydaje mi się, że to nie jest też tak, że... Znaczy, może pytanie, które Pan zadał Karolinie, ja bym na nie odpowiedział osobiście tak, że idealnie to ja bym widział ekonomię klasyczną jako po prostu przeprezentowaną na wstępie, jako jedną ze szkół, która przede wszystkim jest w stanie wyjaśnić do pewnego stopnia zachowania ludzi na rynkach i w tym kontekście rynkowym, ale mamy szereg innych kontekstów, gdzie jednak... Tutaj ona jej zdolność wyjaśniająca jest bardzo ograniczona. To ja może jeszcze dodam, że jeśli chodzi o tą elastyczność ekonomii mainstreamowej, to na przykład dowodem na to jest chociażby łatwość przejęcia twierdzeń ekonomii instytucjonalnej w postaci nowej ekonomii instytucjonalnej. I ja myślę też, że w jakiś tam sposób temu mainstreamowi sprzyja obecny sposób postrzegania ekonomistów w świecie, że tak powiem. To znaczy chodzi o to, że nagle ekonomiści stali się takimi guru, którzy objaśniają cały świat i co jakiś czas mnie też pytają, co w ogóle będzie, panie profesorze? Czy tam będzie kryzys, czy będzie dobrze, czy będzie źle? I najlepiej, żebym jak najprościej to wytłumaczył. I odwołanie się do tych najprostszych, neoklasycznych rzeczy jest najłatwiejszą rzeczą do zrobienia. Jak im zacznę mówić, że to w ogóle nie wiadomo, co będzie, ponieważ jest tyle zmiennych, to w ogóle oni nie rozumieją, o co mi chodzi. Chyba ze dwa razy powiedziałem któremuś dziennikarzy, że jeżeli on chce dowiedzieć się, co będzie w gospodarce, to niech idzie do wróżki. To mniej więcej to samo mu wyjdzie, co z pytania ekonomistów. Ale oni od nas oczekują takich bardzo klarownych recept na wszystkie możliwe pytania i wszystkich możliwych odpowiedzi na wszystkie właśnie pytania. To też jest jakiś problem. Natomiast myślę, że to, że ekonomia mainstreamowa ma w sobie taką elastyczność pewną, to jest to jakaś tam zaleta.
tejże ekonomii. Myślę, że znaczy dla mnie największym problemem jest to, że w tej chwili i mainstream, i ekonomia heterodoksyjna, zwłaszcza w tym właśnie instytucjonalnym kontekście, są bardzo konfrontacyjnie do siebie ustawione. Rozumiem. Czyli ekonomiści mainstreamowi opanowali większość wydziałów ekonomii, opanowali praktycznie wszystkie czasopisma, liczące się czasopisma naukowe, i po prostu albo jesteś z nimi, albo jesteś traktowany jako właśnie taki margines. I to też jest kolejne pytanie, jak to przełamać? Jeszcze mówiąc, nie do końca wiem, jak to można zrobić. Dobrze. Bardzo interesującą rzecz pani profesor powiedziała, że prawdopodobnie jedną z największych przeszkód na drodze do tego, żeby wprowadzić treści heterodoksyjne, jest sam proces skomplikowania, tak, tej materii. Czy też może inaczej należałoby to zadać pytanie, czy od czego należałoby zacząć, czyli żeby zreformować to nauczanie bardzo praktycznie i biorąc pod uwagę te ograniczenia godzinowe, tak? Jakby mogło wyglądać wprowadzenie tych treści heterodoksyjnych? Czy należałoby przedstawiać poszczególne szkoły, tak? Tak jak pan Maciej powiedział, tak? Że na przykład mówimy, że to jest, rozwijamy, to przedstawimy, będzie teraz na gruncie na przykład założeń neoklasycznych, tak? Czy też wprowadzamy możliwie szeroko? Musimy brać pod uwagę to, że wykładowcy na uniwersytecie mają ograniczone możliwości, mają siatki godzin, tak? I nie są w stanie mówić o wszystkim. Czy może, jakby mogło wyglądać praktycznie reforma programów nauczania? Wydaje mi się, że ważnym pytaniem jest, jaki cel jest tej reformy, bo jeżeli celem jest tylko to, żebyśmy zaznajomili studentów z różnorodnością, no to oczywiście nie ma problemu, możemy wprowadzić kilka wykładów wprowadzających. Jasne. Ale myślę, że dla każdego z nas pracującego w Heterodox to nie jest to, o czym marzymy. My naprawdę marzymy o takiej reformie nauczania i spojrzenia na to, jak studenci patrzą na świat i na gospodarkę, taką inną ontologię, żeby te pytania badawcze, które zadają, były inne. I to już nie wystarczy im tylko zarysować, że mogą zadawać różne pytania z perspektywy różnych teorii ekonomicznych. Tu potrzeba czegoś więcej, zdecydowanie. Ale nie, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście to jest bardzo, bardzo trudne, ale są kraje, które sobie lepiej radzą albo gorzej. Na przykład w tej dziedzinie, w której ja jestem, nazwijmy to, bo ja utożsamiam się z kilkoma dziedzinami, więc w zależności od rozmowy wybieram sobie jedną. Teraz myślę o makroewolucyjnej. No to na przykład Włochy przodują. I dlaczego przodują? Bo mają doskonałe szkoły doktorskie. I po prostu taka osoba wchodzi do takiej szkoły doktorskiej i ona poznaje cały nowy świat, wszystko, i właśnie to inne spojrzenie, i całą historię, i metodologię. I oni bardzo dobrze są wyszkoleni, żeby tworzyć nowy program badawczy i później jego uczyć. Ale to jest olbrzymia inwestycja w jeden konkretny program. To nie jest tak, że oni świetnie nauczają całego Heterodox. No właśnie, czy tutaj jest możliwość utrzymania możliwie szerokiego spektrum, tak? Bo to też może wyglądać dokładnie tak, jak pani profesor powiedziała, że wprowadzamy, jakby uprawiamy sztukę dla sztuki, czyli robimy krótkie kursy, przedstawiając w zarysie. Natomiast ja chciałem spytać też, która szkoła, jak państwo sądzą, miałaby z tych szkół heterodoksyjnych, czy jakie ujęcie miałoby szansę rzeczywiście zastąpić tę szkołę neoklasyczną? Ponieważ wydaje się, że niektóre te teorie nie są w równym stopniu teoretycznie opracowane, ja bym tak powiedział, tak? Że niektóre mają potencjał, żeby zastąpić, tak? Całkowicie ten paradygmat, a niektóre są raczej innym sposobem patrzenia, ale nie są paradygmatem sensu stricte, czyli nie są w stanie wyjaśnić wszystkich tych zjawisk w taki sam złudnie prosty sposób, jak prawdopodobnie neoklasyczna szkoła. Jak państwo sądzą, która taka szkoła by była do tego najbardziej predestynowana, czy szkoły? Znaczy, to przepraszam, że dużo mówię, ale lubię dużo mówić. W mojej książce zamysł był taki, że tu nie tyle chodzi o szkołę, ile o i inny sposób patrzenia na ekonomię jako taką. I ja zaproponowałem, żeby ekonomię potraktować jako pewną sztukę rozwiązywania problemów
empirycznych. I dla mnie takim punktem odniesienia jest zrównoważony rozwój, bo my od tego nie uciekniemy. Mamy za duże problemy w tej chwili ekologiczne, społeczne, jest za dużo rzeczy, które, od których nie uciekniemy i na pewno będziemy starać się je rozwiązać. I ja na zajęciach z ekonomii zrównoważonego rozwoju, tak samo moi pracownicy, mówimy tak, że kwestie na przykład gospodarowania środowiskiem z perspektywy ekonomii mainstreamowej można bardzo prosto rozwiązać. Wystarczy zinternalizować koszty zewnętrzne. Podatek PIGU, tak, handel uprawnieniami do emisji i pokazujemy, ile to wszystko kosztuje. I teraz pokazujemy, jakie są na przykład skutki społeczne tego, że no, jeżeli się okaże, że wszystko będzie nagle kilkakrotnie droższe, to społeczeństwo tego nie zaakceptuje. I teraz pokazujemy, jak te nurty alternatywne pokazują jakieś inne ścieżki zrównoważonego rozwoju, że może na przykład pomyślmy, żeby wziąć pod uwagę pomysły neomarksistów albo pomysły ekonomii feministycznej albo na przykład ekonomii współdzielenia czy ekonomii współdzielczości, albo na przykład, że pomyślmy, że to tak nie, bo że to tak nie jest, że te rozwiązania neoklasyczne wcale się nie sprawdzą, ponieważ środowisko jest złożone. Pani Karolino, prawda? Także to ekonomia złożoności doskonale pasuje do rozwiązywania kwestii związanych ze środowiskiem przyrodniczym. Więc być może w takim kierunku trzeba byłoby pójść, żeby nie traktować ekonomii jako zbiór twierdzeń twardych, recept matematycznych, ale jako jakiś recept na rozwiązywanie problemów empirycznych, jak to mówił chyba pan profesor Bartkowiak, że ekonomiści współcześni zapomnieli, że ekonomia jest nauką empiryczną. Zajmuje się przede wszystkim badaniami empirycznymi i rozwiązuje, stara się rozwiązywać, proponować rozwiązania problemów empirycznych. Ekonomiści podpowiadają te rozwiązania, bo wiadomo, że jak to się będzie rozwiązywać, to już jest, nie jest kwestia samych ekonomistów, ale tych, którzy podejmują decyzje, bo to też trzeba te rzeczy od siebie podzielać. Panie Macieju, pan chce coś powiedzieć? Znaczy ja w sumie się zgadzam z tym, że takie myślenie w kategoriach jakiegoś jednego paradygmatu to chyba nie jest właściwa ścieżka. Raz dlatego, że jednak no tak jak chociażby w przypadku Włoch tej tradycji takiej no troszkę ewolucyjnej, trochę tam jest też takiego nurtu postkeynesizmu, no tak. SRAF i tak dalej, no, nie mamy takich tradycji i to jednak wymaga mocnych ośrodków badawczych, mocno sprofilowanych, które by mogły to rozwijać. W Polsce no, nie mamy tego aż tak mocnego tego środowiska i jakichś pojedynczych ośrodków, natomiast tak, więc wydaje mi się, że też pytanie zasadnicze, to które Karolina postawiła też troszkę po co tej ekonomii w ogóle uczymy. Ja sobie się przygotowując, to mi się to pytanie pojawiło, ponieważ mam wrażenie i dla kogo też, bo jednak, że to tak. nas na uczelni, my możemy mamy mały taki dosyć mały ten program i niedużo studentów rekrutujemy, staramy się tak troszkę profilować w kierunku ekonomii ekologicznej, społeczno-ekologicznej, no to nadal jednak znakomita część studentów przychodzi do nas z takim nastawieniem jednak zawodowym, że ona otrzyma pewne kompetencje. No, ekonomista to może nie jest zawód jakiś sam sobie mocno sprofilowany, ale jednak, że będą to mogli potem gdzieś wykorzystać w swoich jakichś ścieżkach kariery, prawda? Tak, to jest problem. I tutaj odejście od tego jest trudne, bo to wymaga też różnych decyzji strategicznych na poziomie jednostki, podjęcia pewnego ryzyka, że jednak chcemy trafiać do innych osób, albo że chcemy faktycznie kształcić osoby, które być może będą się gdzieś tam później rozwijały w biznesie, ale jednak przede wszystkim dostaną narzędzia do zrozumienia tej gospodarki.
I wtedy myślę, że jest miejsce na różne nurty. Tutaj myślę, że w polskich warunkach no to trochę to musi być dostosowane po prostu do profilu pracowników, którzy akurat są i jakie mają narzędzia i nie uciekniemy od tych ograniczeń takiej bazy zasobowej. Rozumiem. Rozumiem. Tak, oczywiście, to jest fundamentalny problem chyba, który chyba ekonomię i finanse dotyczy bardziej niż jakiejkolwiek innej dyscypliny nauk społecznych. Mianowicie jest ten rozdziew między uprawianiem ekonomii jako pewnej refleksji na temat relacji gospodarka, a inne sfery społeczne, a takim no, wręcz zawodowymi oczekiwaniami studentów, tak, którzy przychodzą i oczekują jasno sprofilowanej wiedzy, która pozwoli im uzyskać przewagę tak, na rynku pracy. To jest bardzo często podnoszone. Dobrze, ja mam w takim razie takie pytanie. Czy w takim razie to by się pojawiło i u pana profesora, u pana Dariusza, i u pana, właściwie u wszystkich, u pana Macieja również. W jaki sposób, czy ekonomia w takim razie po prostu nie powinna włączać rezultatów, metod i inspiracji płynących właśnie z innych dyscyplin tutaj? I czy w jaki sposób powinna to robić? Gdyż wydaje mi się, że tutaj największym fundamentalnym problemem ekonomii klasycznej jest w gruncie rzeczy jej iluzja samowystarczalności, tylko że ten kontekst, który ona bada, jest absolutnie samowystarczalny i ona niejako izoluje się i wykorzystuje swoje dobrze wypracowane narzędzia formalne do tego, żeby się zdystansować od innych dyscyplin, a przez to od innych kontekstów, tak? I wydaje mi się, że tutaj dialog z dyscyplinami takimi jak socjologia, ekonomia polityczna, geografia polityczna, tak? Czy geopolityka, wydaje mi się, że już jest po prostu niezbędny, że ekonomia może już działać tylko w tym, przynajmniej ja, tak mi się wydaje, nie wiem, czy państwo podzielają to zdanie, że musi działać na styku i we współpracy z tymi dyscyplinami, gdyż sama nie stanowi samowystarczalnego źródła, które by objaśniało tę rzeczywistość, złożoność rzeczywistości. Nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą. Ja się siłą rzeczy zgodzę, ponieważ mi jako filozofowi filozofia zaczynała uwierać jako coś, co nie wyjaśniało wszystkiego i było zbyt abstrakcyjne. Także ja zwróciłem się w stronę ekonomii właśnie po to, żeby znaleźć jakieś takie osadzenie w empirii, żeby te moje poglądy filozoficzne były bardziej realistyczne, a potem się okazało, że sama w sobie ekonomia też ma jakąś taką słabość. Natomiast no, rzeczywiście też jest tak, że studenci są nastawieni, że mają się nauczyć na studiach ekonomicznych sztuki zarabiania pieniędzy. Jak zarabiać pieniądze lepiej niż inni, jak być księgowym lepszym niż inni i tak dalej. To jest kłopot pewien. Nie wszystkich interesuje rozwiązywanie problemów ekonomicznych w takich kategoriach bardziej teoretycznych. A stricte teoretycznych to obawiam się, że mało kogo. To jest kłopot. Choć z drugiej strony ten bunt związany z rethinking economics wyszedł od strony studentów. To tak, też zgadza się. Trzeba o tym pamiętać. A sieci, platforma. Jakieś tam światełko jest. Zgadza się. Pani no nie wiem, ja mam taką refleksję, że rzeczywiście po co uczymy ekonomii? Znaczy, że rzeczywiście ona musi być idealnie dostosowana do rynku pracy, bo de facto jeżeli tak jest, no to mogliśmy zakończyć na pierwszym semestrze program studiów i nauczyć studentów perfekcyjnie ekonometrii. Właściwie tak. Na wszystkich stażach, które robiłam, które były, nazwijmy to mainstreamowe, potrzebowałam tylko i wyłącznie ekonometrii i to bardzo uproszczonej i nikt się nie pytał o bardzo skomplikowane modele, ponieważ tak wygląda rzeczywistość w pracy. Mhm. Więc jednak studenci potrzebują czegoś więcej. I wydaje mi się, że dawanie im różnych spojrzeń na świat i na różne problemy jest koniecznością. No nie mamy jakiegoś bardzo dobrego programu innowacji, jak finansuje się innowacje, jak powstają, a to jest jakiś kohort też ekonomii i rozwijanej też w heterodoksie. Więc, ale tego nie ma w mainstreamie, nie ma w programie nauczania. I czy to nie jest ważne? No jest ważne. Są też takie działki pracy, gdzie oni mogliby z tego korzystać. To jedna taka refleksja, a druga, że kiedy właśnie
powrócę do tego doświadczenia w Wiedniu, ponieważ moja szefowa miała te duże ambicje, żeby stworzyć taki program magisterski, który nie będzie heterodoksji, że nie będziemy uczyć tego neoklasycznego koru, bo nie możemy produkować ludzi, którzy będą go powtarzali w miejscach pracy i staną się bankierami, bankowcami. To ona targetowała to do właśnie NGO-sów, czyli chciała tworzyć ludzi, którzy będą mieli szersze spojrzenie i głębsze na świat i będą szli robić tą zmianę społeczną i że oni muszą znać różne teorie heterodoks, bo nie da się robić tej przemiany społecznej za pomocą mainstreamu, ale to jest tylko taka jej podejście. Nie mówię, że to jest to podejście, które powinno być promowane. Znaczy, dodam jeszcze tutaj, że coraz głośniej się mówi, że ta obecna generacja, która wchodzi na rynek pracy, generacja Z, oni w ogóle są inni. Oni już nie myślą tylko i wyłącznie w kategoriach pracować i zarabiać, tylko już myślą w kategoriach pracy jako pewnego rodzaju samorealizacji. No to też jest tu jakieś kolejne światełko, które jest jakieś takie rozwiązanie, które no, daje pewną nadzieję. Czy ja też mam takie doświadczenia raczej z pracy ze studentami, raczej optymistyczne, znaczy oni reagują na te kursy takie bardziej real world, związane z realną rzeczywistością, albo takie kursy, które wprowadzają jakieś metody czy odmienne sposoby myślenia bardzo entuzjastycznie i też prace licencjackie, które piszą pod moją opieką, czy moich koleżanek, kolegów, są często bardzo takie nastawione, obierają tematy na przykład mało takie stricte biznesowe, albo są nastawione aktywistycznie w proste prace, albo bardzo krytycznie, więc też tutaj jednak no, może faktycznie nie możemy ulegać tej takiej pokusie albo zwalać wszystkiego na rynek pracy, chociaż pewnie też no, u nas akurat na uczelni, w instytucie ten program powoli ewoluuje w kierunku takiego pluralistycznego czy heterodoksyjnego, natomiast to jeszcze nie jest tak, że to jest decyzja jakaś taka strategiczna, odgórna, tylko raczej takie oddolne działania pojedynczych pracowników. A jeśli chodzi o tę interdyscyplinarność, to pozostaje mi się tylko zgodzić. Chociaż oczywiście to ten postulat interdyscyplinarności, on nie jest łatwy nawet w wymiarze badawczym, tak. A co dopiero w wymiarze dydaktycznym. Dydaktycznym. Oczywiście ja na przykład w swoich badaniach, czy też współpracując z ekonomistkami ekologicznymi z zagranicy, no to widzę, że to podejście jest bardzo interdyscyplinarne i tutaj trochę te granice są dosyć płynne, gdzie się kończy socjologia, politologia, ekonomia i te metody się przenikają i wnioski nawet pola literatury, chociaż to wymaga dużo, na pewno dużo pracy, no ale potem przełożenie tego na dydaktykę, no tutaj też znowu wracamy do takich ram, powiedzmy, sztywnych programów, studiów, sylabusów tak. I tak dalej. Tu oczywiście o tym nie dyskutowaliśmy, ale tu sam kontekst funkcjonowania instytucjonalnej szkoły, tak, jest jeszcze oczywiście ważny i jest też czynnikiem, który tutaj może mieć charakter hamujący, tak? No, bardzo... I ma charakter hamujący i to bardzo mocno hamujący, tak, ponieważ mamy te swoje, ten ilu absolwentów idzie ścieżką taką, jaką my zaplanowaliśmy. Znaczy ja na przykład bym się nie nadawał, bo ja z pierwszego wykształcenia z kolei prawnikiem jestem, więc w ogóle jakąś dziwną ścieżką powędrowałem i okazałoby się, że mój wydział macierzysty źle mnie wykształcił. No i to jest kłopot. I to mówienie o tym, że musimy być dopasowani koniecznie do rynku pracy, tak jakby było wiadomo, co będzie na rynku pracy za 30 lat. Mnie zawsze kiedyś jako studenta uczono, że ja mam sobie za 20 lat poradzić na rynku pracy sam. Że mam otrzymać jakieś kompetencje, które mi pozwolą się dopasować. Teraz nie, teraz okazuje się, że my mamy, przynajmniej jak mam spotkania z radą programową, czy tam radą wydziału, radą tą
znaczy nie radą wydziału, moją radą wydziału, tylko przedsiębiorcami, że oni by chcieli, żebyśmy my od razu dawali im gotowych pracowników, żeby oni nie musieli ich dokształcać. Ale oni nie są sami w stanie sprecyzować, o co im chodzi do końca. I to jest kłopot. I to jest duży kłopot. Bo albo jesteśmy uczelnią, albo jesteśmy fabryką. Albo jesteśmy szkołą zawodową. Ja nie chcę, żeby uczelnie były szkołami zawodowymi, bo szkoły zawodowe są i tyle. No to może trzeba byłoby rozdzielić właśnie szkoły zawodowe od uczelni akademickich. Być może tak trzeba byłoby zrobić pewnie. Tak, rzeczywiście. Tutaj ten problem widzę powraca, że do końca nie wiadomo, czy powinniśmy być skoncentrowani na dostarczaniu pewnych, czy powinniśmy traktować studentów jako klientów, którzy przychodzą po pewne umiejętności, które następnie skapitalizują na rynku pracy, czy też po prostu uczymy ekonomii w całej złożoności, czy też uczymy tego, jak to w praktyce, w empirii, tak, można interpretować, tak, to się dzieje. I bardzo mi się spodobało to, co pani profesor powiedziała o tej pani profesor z Wiednia. Czy to nie jest tak, to już taka jest moja refleksja, nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą, że powstanie tego nurtu, tej sieci heterodox, tak, czy Rethinking Economics, przepraszam, która mówi o heterodoksji, czy to nie jest właśnie próba w pewnym sensie na płaszczyźnie naukowej kontestowania tej jednowymiarowości analizy, tak? A równocześnie, czy to nie jest właśnie wezwanie do zmiany społecznej? To mnie się wydaje, że to jest taka ukryta funkcja tego dyskursu heterodoksyjnego, tak naprawdę. Że on też pokazuje kryzys zarówno pewnej formacji ideowej, jak i pewnej formacji późnokapitalistycznej. Mnie się wydaje, że tutaj zarówno ekonomia złożoności, jak i ekonomia zrównoważonego rozwoju mówi wprost, że tyle się mówiło o wyzysku kiedyś, a natomiast podstawowy wyzysk, exploitation, tak po angielsku, odnosi się przede wszystkim do eksploatacji surowców naturalnych i natury, tak, który jakby siłą rzeczy wyleciał w ogóle z rozważań, tak, ekonomicznych, w sensu stricte. Się nagle okazuje, że ta zmiana heterodoksyjna jest jakby niezrównanym wzbogaceniem i uwrażliwieniem na konteksty, które wcześniej były po prostu pomijane. Nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą. Czy to jest równocześnie taka zmiana trochę społeczna? Panie Dariuszu, pan chciał... Znaczy to jest też i wyzysk przyszłych pokoleń, bo jakby tak. to dewastowanie środowiska, no to pewnie, no to jest to jakieś nawoływanie do zmiany społecznej, natomiast no liczę na to, że ta zmiana rzeczywiście nastąpi. Ja myślę, że ten zrównoważony rozwój to będzie podstawą do tej zmiany. Ale czy tak będzie, no to różnie może być. Natomiast wydaje mi się, że nie uciekniemy od tego, żeby ekonomistów ortodoksyjnych w tę zmianę wciągnąć, że tak się wyrażę. Że to chyba nie jest taka droga, jak tam mówią, chyba Kate Raworth napisała, że zacytowała studentów, że mówili, że pogonimy dziadków z ich katedr i zastąpimy ich nową ekonomią. Myślę, że tak nie jest. Myślę, że to wszystko powinno iść w stronę takiej bardziej takiej współpracy, a nie konkurencji, albo równocześnie konkurencji i współpracy. Taka. To w zarządzaniu się mówi chyba o klastrach, tak? Klastra, tak. Że współpracują tak. I konkurują równocześnie ze sobą, że być może na teorie ekonomiczne powinniśmy tak popatrzeć jako na taką galaktykę, czy też o bibliotekę jakichś tam rozwiązań, jest jakiś problem, to wybieramy z biblioteki to, co nam odpowiada i szukamy jakiegoś rozwiązania, które jest najbardziej skuteczne. Być może tak. Mhm. Pani Karolino, pani chciała coś powiedzieć? Tak się uśmiechnęłam na tą wizję współpracy, bo nie wiem, jak to by miało wyglądać, ponieważ my mamy tak inne spojrzenie na rzeczywistość. Walczymy o jakieś ograniczone zasoby. Zasoby, tak. I jest to jak gdyby bardzo nierówna walka, bo w tym momencie to nie jest tak, że możemy pogonić jakieś pokolenie. Przecież to jest odnawialne. Oni, mainstreamowi ekonomiści mają całe
rzesze studentów, doktorantów, studentów, którzy jak gdyby są wychowani w ich paradygmacie i to nie jest coś, że odejdzie ta ekonomia. I z drugiej strony my próbujemy pokazać w Heterodox, że świat może wygląda inaczej, że inaczej zadajemy pytania badawcze, na coś innego uczulamy i nasze głosy nie są słyszalne, są zamknięte w jakichś żurnalach, które nie mają tego prestiżu, nie dają nam dobrych stanowisk pracy. Rozumiem, że w Polsce to nie jest ta walka, bo inaczej nasz rynek wygląda, ale na Zachodzie taka osoba jak ja nie jest zatrudniana, czyli reprezentująca taką ekonomię złożoności na Wydziale Ekonomii. To będą zawsze szkoły biznesowe, to będzie ten drugi sort i jest ku temu jak gdyby powód, bo jest właśnie ta walka o te zasoby ograniczone. Aha. Więc przepraszam, że tak tutaj się oburzyłam na tą współpracę. Nie, nie, bardzo, ja, bardzo... Nie, no, nie, znaczy ja wiem, bo to jest tak, jak jest ten z takich twardych ekonomistów ortodoksyjnych, który napisał, że ci w ogóle heterodoksi, to oni w ogóle się na ekonomii nie znają, nie znają matematyki i tam przykleili się do wydziałów socjologii czy czegoś tam jeszcze i udają, że są ekonomistami, a najpierw się muszą nauczyć ekonomii, także niech się pani nie oburza, ja tylko mówię o tym, jakby to mogło być, natomiast wcale to może tak być, ale nie musi. Mhm. Świat jest otwarty i ja też się obawiam, znaczy właściwie boję się tego samego, czego się pani boi, że to tak możemy tak pomówić, a to i tak będzie tak, jak było, mhm. Bo faktycznie u nas jest tak naprawdę w Polsce jest o wiele bardziej pluralistyczne podejście do ekonomii niż na Zachodzie, bo na Zachodzie to rzeczywiście ten mainstream dominuje, tak jak pani Karolina mówi. Znaczy może to, co jest najgorsze dla mnie z perspektywy mojej dyscypliny, to jest to, jak bardzo ta walka wpływa na samą dyscyplinę, która była jakby... Aha. Podlegała, ma swój kor, gdzie zrywamy z tą racjonalnością, zrywamy z ekwilibrium, mamy metody badawcze i nagle i jednym z takich celów, dogmatów było to, że my nie będziemy zajmować się ekonomią, która przewiduje przyszłość. My będziemy zajmować się analizą mechanizmów złożonych, sprzężonych, wyjaśniać rzeczywistość i tak dalej. I nagle cały ruch jest, jak używać modeli wieloagentowych w celu przewidywania. Teraz największym takim hitem i są takie prace, że modelujemy każde w kraju, na przykład dla Austrii wymodelowano 8 milionów agentów i udowodniono, że taki model wieloagentowy, który miał zrywać właśnie z ekonomią klasyczną, on jest lepszy w przewidywaniu wzrostu gospodarczego. No, stawia to w ogóle nowe standardy dla mojej dyscypliny, ponieważ żeby w ogóle robić takie wielkie modele, trzeba mieć superkomputer, trzeba mieć... No i czyli oczywiście pytanie jest, co to wniosło? Czy rzeczywiście robimy te modele tylko po to, żeby lepiej przewidywać wzrost gospodarczy? No nie. Ale ta nierówna walka i ta walka o publikację i o sprzedawanie naszej dyscypliny powoduje, że zaczynamy poddawać się takiemu dyskursowi neoklasycznemu. No ja się muszę zgodzić, że tutaj jednak jest rywalizacja dosyć bezwzględna, więc ta taka socjologia, czy wręcz ekonomia polityczna, nauki tutaj wchodzi w grę. No w Polsce faktycznie jest coś, co ja sobie tak nazwałem kiedyś taką rentą zapóźnienia, że przez to, że u nas jednak ogólnie ten poziom ekonomii czy nauki jest niższy niż na Zachodzie, to faktycznie szereg rzeczy uchodzi, które by zostały wycięte w innych krajach. I to jest bardzo korzystne tak naprawdę, ale też myślę, że się kojarzą z tym takie bardziej szersze debaty, które u nas na uczelni są toczone, na przykład w ramach Rady Klimatycznej, o w ogóle sensie prowadzenia badań dzisiaj, to znaczy czy faktycznie badania w różnych dyscyplinach, bo to nie mówię o ekonomii, to jest od biologii przez socjologię, psychologię, to znaczy na ile w ogóle my ulegamy i powinniśmy, znaczy wiadomo, że nie powinniśmy, ale na jakim stopniu jako naukowcy ulegamy jednak tym pokusom i wytycznym jakichś kryteriów, jakichś list ewaluacyjnych, list rankingowych i tak dalej. I tutaj piszemy dla sztuki i dla punktów,
A na ile faktycznie nam zależy, żeby te nasze badania zmieniały rzeczywistość, prawda? I to jest też taka ciągła gra, to znaczy na szczęście w Polsce można robić jedno, myślę nadal spokojnie, przynajmniej w ekonomii, jedno i drugie pożytecznie. I to jest dosyć duża korzyść, że nawet te publikacje takie zaangażowane, krytyczne, w żurnalach heterodoksyjnych nadal mogą być, jednocześnie przynosić nam te wymogi, te wymagane punkty nieszczęsne. Tak, ale jeszcze jedna rzecz mi się skojarzyła, bo to wręcz skojarzyło mi się taki artykuł i też przesłanie takiej mojej przyjaciółki ekonomistki ekologicznej z Lausanne, Elke Pirkmeier, która wręcz tak postuluje, że ekonomiści dzisiaj, czy w ogóle naukowcy społeczni, oni muszą być powinni być wprost zaangażowani politycznie. To znaczy, że w tym momencie no my stoimy tak naprawdę na pewnym froncie, znaczy jako społeczeństwa, takiej wojny o przyszłość cywilizacji de facto. Gospodarka jest jak gdyby w centrum tego i nauka, która to opisuje, też się z tym wiąże. Więc ona wręcz postuluje, że byśmy tutaj nie powinni uciekać od tych naszych jakichś ideologicznych backgroundów czy przekonań, tylko oczywiście jakoś to trzeba żenić ze standardami nauki, tak? Ale jednak grać w otwarte karty, że nasza nauka też jest nieraz zaangażowana politycznie. Tak. Czyli ekonomia nie traktowana tylko jako ekonomia obiektywna, ale jako normatywna i to tak jednoznacznie normatywna. To jest to, co mówiłem o tej sztuce rozwiązywania problemów. Tak, to jest też, no proszę Państwa, to jest jakby oczywiste, że tutaj mainstream jakby ekonomiczny, abstrahując w ogóle od modeli neoklasycznych, od założenia tam pełnej racjonalności i tak dalej, homo economicus, to jest przede wszystkim jednak pewna struktura nadzorująca proces produkcji wiedzy i ustanawiająca poprzez mechanizmy tworzenia odpowiednich czasopism i to całe zaplecze instytucjonalne, warunki reprodukcji kadr i wykluczania innych głosów, tak? I można powiedzieć, że Polska tutaj profituje, używając tego obrzydliwej kalki z angielskiego, po prostu na tym pewnym, o to ja się zgadzam z panem Maciejem tutaj absolutnie, nie ma jeszcze tak wykrystalizowanych ośrodków decyzyjnych i kontroli tych kadr, dlatego można jeszcze uprawiać takie teoretyczne harcownictwo, tak? Na styku paru dyscyplin. Natomiast rzeczywiście wprowadzenie standardów czysto ewaluacyjnych, takich ilościowych, tak, może spowodować, że tutaj ta furtka do tego heterodoksyjnego harcownictwa się w pewnym momencie zawęzi, tak, i zacznie już występować jak w piłce, tak? Wiedzą Państwo, są Mistrzostwa Świata, ja non-stop słyszę ten straszne słowo wysokie presowanie, tak? Może nastąpić dokładnie to, że nastąpi po prostu czyszczenie uczelni z tych właśnie niepokornych, operujących na pograniczu, tak, prowadzących ferment i zamęt, tak, i to rzeczywiście takie niebezpieczeństwo jest. Nie ma jakby natomiast wydaje mi się, że dosyć trwale została podważona właśnie ta pozycja mainstreamowej ekonomii jako jednak agenta pewnej zaangażowanego, nie neutralnego aksjologicznie i politycznie. Wydaje mi się, że te czasy już minęły, że już nie ma powrotu do tego, że ekonomia to jest tylko nauka, że to jest wszystko racjonalne, że to nie jest ideologicznie zaangażowane. Mi się wydaje, że to już jest po wszystkim, że to już zostało pogrzebane i stopniowo ta sytuacja, przynajmniej tak jest moje zdanie. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą. Ja się chyba nie zgodzę, bo to, co obserwuję teraz na Wydziale Ekonomii, co się dzieje, to idziemy w nauczanie, no bo jesteśmy dobrze dostosowani do rynku pracy, więc mamy analizę dużych zbiorów danych, Python, nauka Pythona, naukę, właściwie coraz mniej teorii, a coraz więcej takich bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, ale tych nowych, co, zazwyczaj tego się kiedyś uczyło na computer science, a teraz nagle ekonomia przyjmuje te rzeczy. Więc to jest przeciwieństwo tego politycznego zaangażowania, właśnie taka analiza danych, gdzie studenci często nie rozumieją, co nawet robią, bo mają różne algorytmy, których nie do końca rozumieją i aplikują. Aha, w ten sposób. No może. To może ja powinienem rozróżnić dwa poziomy jakby. Tego, co się ogólnego przełomu teoretycznego, a tego, co jeszcze jakby siłą rzeczy jest realizowane na wydziałach. Chociaż ja tutaj nie pokuszę się absolutnie o staranne rozróżnienie, bo to absolutnie nie mam tutaj żadnych badań na ten temat. Tak?
Panie Macieju, pan chciał coś dodać? Takie odnosiłem wrażenie. Znaczy nie, tylko dodać chyba nie. Znaczy bardzo, bardzo dla mnie to jest ciekawe, co tutaj słyszałem, że faktycznie, bo faktycznie, że ten taki, to takie skrzywienie może w kierunku praktycznej aplikowalności wypiera teorię. I to faktycznie zwłaszcza w tych, to może być nawet nie tyle w szkołach, bo wcześniej rozmawialiśmy tak troszkę krytycznie, że nie w szkołach zawodowych, a to się de facto na najlepszych uniwersytetach to może być nawet jeszcze bardziej wzmocnione, ponieważ te metody, tak jak Karolina zauważyła, one mogą być tak bardzo zaawansowane, a gdzieś gubiące sens tego, co się faktycznie wyjaśnia. Bardzo, tak, bardzo tak, to jest ciekawe. Tak. Proszę Państwa, ja myślę, że powoli możemy przechodzić do bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że powoli możemy przechodzić do takiej części, gdzie możemy sobie pozwolić na pytania od publiczności. Ja widzę, że tutaj już mamy parę osób, które się zgłosiło. Na pewno pan Aleksander, tak? Ostatnio chciał zadać pytanie, tak? Proszę Państwa, w takim razie dziękuję za ten panel i zaczynam tę nową część tutaj naszego spotkania. Panie Aleksandrze, proszę zadać pytanie. Dobra. Tylko ja w sumie nie mam pytania, tylko taka próba interpretacji dyskusji dzisiejszej i wczorajszej. Ona będzie trochę długa, jakbym mówił bez sensu, albo jakbym mówił za długo, to proszę mi przerwać. Natomiast panie Aleksandrze, trzy minutki dobra. Maksimum. Tak? Bo kilka rzeczy się tutaj powtórzyło wczoraj i dzisiaj podczas dyskusji, więc wydaje mi się, że sama tematyka, w sensie nazwa tej debaty, pluralizm w nauczaniu ekonomii, fanaberia czy konieczność. Znaczy ja rozumiem, że trzeba nazwać tak, żeby trochę było kontrowersyjnie, natomiast wydaje mi się, że to powoduje, że ta dyskusja troszeczkę nie dochodzimy do pewnych konkluzji, do których moglibyśmy dojść, czyli a propos pluralizmu, czyli wydaje mi się, że nie znam żadnego ekonomisty, ekonomistki, który by mówiła, że nie powinniśmy być pluralistyczni, tak? Czyli w 1992 roku była taka plea for pluralizm, tak? McCloskey podpisywała i Hodgson i wielu innych ekonomistów, ekonomistek. Tak. I mi się wydaje, że nikt jak gdyby nie dyskutuje z pluralizmem, tak? Że powinniśmy uczyć różnych rzeczy. Powstaje pytanie, co rozumiemy przez pluralizm? Czyli tutaj nie pojawia się w ogóle definicja, czym jest ten pluralizm. I kiedy my nie definiujemy tego pluralizmu, to nie wiemy, czy ekonomia dzisiaj jest pluralistyczna, czy nie jest. Nie wiem, jak, na ile Państwo śledzicie filozofię ekonomii, ale tam w 2001 roku Kolander mówił, że ekonomia neoklasyczna nie żyje. Tak? Czyli mamy dzisiaj dwa duże zespoły. Tak? Jeden argumentuje, że ekonomia jest pluralistyczna. Proszę zobaczyć, ekonomia behawioralna, ekonomia złożoności, ekonomia ewolucyjna, nowa ekonomia instytucjonalna, empirical turn, tak? Że korzystamy z innych nauk. To, co wcześniej chyba pan Andrzej mówił, tak? O tym, że to już u Beckera było w latach 80., tak? Ekonomia religii i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy pluralistyczni, zajmujemy się wszystkim. Drugi zespół mówi, że nie, że jak gdyby ekonomia zajmuje się różnymi rzeczami, ale aksjomy ekonomii się nie zmieniły, tak? Czyli nadal jest to równowaga, indywidualizm i optymalizacja, tak? Czyli na tej zasadzie można argumentować, że ekonomia behawioralna to jest ekonomia neoklasyczna de facto, tak? Ekonomia mainstreamowa. Deskryptywnie krytykują homo economicusa, ale nadal normatywnie korzystają z tych samych założeń, tak? Człowiek nie jest racjonalny, znaczy trzeba mu pomóc, żeby był racjonalny, tak? Więc tak, bardzo słuszne. Tak, więc ja to jest... To jest pierwsza rzecz, więc trzeba to zdefiniować, żeby wiedzieć, czy ekonomia w ogóle się zmieniła. Trzeba wiedzieć, czym jest pluralizm. Druga kwestia to nazewnictwo ekonomii mainstreamowej i ekonomii neoklasycznej, bo to się cały czas tutaj powtarza i to generuje problemy. Bo mi się wydaje, że troszeczkę to jest taki łatwy krytycyzm, tak? Takich popularno książek, które krytykują tę ekonomię neoklasyczną. Tak? To jest taki chłopiec do bicia, że to jest taki zły i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takiej ekonomii ortodoksyjnej, tak? Która jest aksjomatyczna, tylko matematyka, to tego nie ma od lat 80., tak? To w latach 80. był ten moment, gdzie ta matematyzacja była największa. Dzisiaj ekonomia mainstreamowa jest dużo szersza, więc ja bym bardzo uważał, żeby utożsamiać mainstreamową ekonomię z ekonomią ortodoksyjną. Kolejna rzecz, tutaj Karolina mówiła o kwestii heterodoksyjnych nurtów, tak? I tutaj pojawiło się takie, że musimy utrzymać ten core ekonomii neoklasycznej i powstaje pytanie, jak ten pluralizm miałby wyglądać, tak? I to jest bardzo duży problem interdyscyplinarności, bo fajnie brzmi interdyscyplinarność, ale de facto co ta ekonomia heterodoksyjna de facto oznacza? Czyli czasami ekonomia heterodoksyjna jest definiowana tylko w opozycji do ekonomii
neoklasycznej, czyli ortodoksyjnej. I powstaje pytanie, czy ekonomia heterodoksyjna jest w stanie zaproponować jakiś swój własny model, który będzie lepszy od tego, który ma ekonomia neoklasyczna. Bo to nie wystarczy krytykować ekonomii neoklasycznej, tak? Tylko trzeba zaprezentować coś lepszego. Mi się to od razu przypomina spór o metodę, tak? To jest dokładnie to samo, co widzimy dzisiaj. Czy ma być ujęcie aksjologiczne, matematyczne, czy bardziej humanistyczne? I wiadomo, ekonomia neoklasyczna ma swoje problemy, ale nurty bardziej humanistyczne też mają swoje problemy, tak? Więc tak, trzeba to wybierać. Mogę jeszcze chwilę? Jeszcze tak? Minutkę, proszę. Dobra, bo jeszcze, bo tutaj mam cały taki ciąg myślowy, więc chciałbym... Ale proszę pamiętać, że w ramach pluralizmu musimy dopuścić również tak, innych dyskutantów. Tak? Jak najbardziej. Jest to bardzo słuszna uwaga, którą przyjmuję z pokorą, ale chciałbym przejść może do filozofii nauki, bo tutaj jestem trochę zdziwiony, że się w ogóle nie pojawiły odniesienia chociażby do Kuhna, tak? Czyli nie jest przypadkiem, że w nauce jest dominujący paradygmat, tak? Czyli u Kuhna nauki, które nie są ukształtowane, nie mają dominującego paradygmatu. Więc powstaje pytanie, czy rzeczywiście możemy iść w stronę takiego całkowitego pluralizmu, tak, żeby były setki różnych, tak jak tutaj profesor Kiełczewski, tak, dobrze pamiętam, mówił o bibliotece modeli, tak, znaczy o bibliotece, biblioteka modeli to jest Rodrik, natomiast o bibliotece, z której sobie wybieramy. Powstaje pytanie, czy jak będziemy mieli dziesiątki czy setki różnych ujęć, to nie spowoduje po prostu takiego zamieszania, że nauka jako ekonomia nie będzie działała. Nieprzypadkowo ekonomia neoklasyczna odniosła taki sukces, bo jest prosta, tak? Bo jest dominującym paradygmatem, tak? I może przedostatnia kwestia, socjologiczna kwestia, bo tu się pojawiła ta kwestia pluralizmu, tak? I mi się wydaje, że ta socjologiczna kwestia jest tutaj najważniejsza, tak? Czyli kwestia tego, że nauka trochę działa jak u Darwina, tak? Czyli wygrywają najlepsi. Czyli jeżeli popatrzymy, w sensie ci, którzy mają dużo cytowań, mają coraz więcej cytowań. I z tego powodu ekonomia neoklasyczna ma cały czas przewagę, tak? Czyli jeżeli chyba Kolander mówił, że co myślą ekonomiści neoklasyczni o heterodoksji, i powiedział, że nic. Tak? Czyli jeżeli popatrzymy, kto kogo cytuje, heterodoksja cytuje cały czas ekonomię neoklasyczną, ekonomia neoklasyczna nie cytuje heterodoksji w żaden sposób. Podsumowując, miałem jeszcze kilka myśli, ale podsumowując, jakie zmiany będą w pluralizmie? Wydaje mi się, że dyskusje niewiele zmienią, tak? Ja bym tutaj się bardziej posłużył Maxem Planckiem, że po prostu ewolucja w nauce jest od pogrzebu do pogrzebu, czyli będzie po prostu zmiana generacyjna. Młodsze generacje, które są bardziej pluralistyczne, które zajmują się nowymi nurtami, będą wykształcać swoich doktorantów, ci doktoranci tak, będą... Dobra. I to wszystko z mojej strony. Bardzo przepraszam za tak długi wywód. Bardzo dziękuję. To bardzo słuszne uwagi. Ja tylko się wytłumaczę, że mnie się wydaje, że trochę być może powinniśmy to zrobić, ale bazowaliśmy na takim intuicyjnym przyjęciu, że heterodoksja polega po prostu na tym, że istnieje, czy pluralizm, że istnieje wielość szkół, czy wielość paradygmatów, które tutaj konkurują z tym jednym dominującym. Natomiast rzeczywiście chyba największy problem tutaj był taki, że nie wyjaśniliśmy, co mamy na myśli właściwie przez neoklasyczną ekonomię, czy też mainstreamową, która tutaj się utożsamiała. Natomiast to jest ogólnie miks klasycznej mikroekonomii z makroekonomią, która tutaj może ma trochę większe pole manewru i obejmuje również jakieś tam elementy przyjęte z Keynesa. Proszę, Państwo może się ustosunkują do tego, co Pan Aleksander powiedział. To może ja powiem, bo zostałem wywołany do odpowiedzi. To nigdy nie będzie tak, że będzie jakiś tam, będą setki szkół, tylko będzie zwykle kilka szkół, które po prostu trochę inaczej patrzą na, różnie patrzą na rzeczywistość. I jeżeli na przykład patrzymy na rozwiązywanie realnych problemów, to jest tak, że w pewnej chwili bardziej popularne stają się w polityce rozwiązania liberalne, potem bardziej keynesowskie, potem znowu liberalne, potem bardziej keynesowskie. Jeśli chodzi o ekonomię głównego nurtu, to ja jej nie utożsamiam z ekonomią neoklasyczną. To jest tak zwany nowy mainstream, czyli nowy mainstream, tak. Wielka synteza plus nowa synteza. Ekonomia tak. Instytucjonalna. Że to już to jest właśnie to nowym, jak to profesor Fiedor w Polsce mówi, że to jest ten nowy mainstream. To jest właśnie ta ekonomia mainstreamowa. No chyba pan Aleksander zresztą chyba z Wrocławia jest, o ile kojarzę. Zgadzam się, promotorem mojej pracy doktora. No właśnie. Także sami swoi, że tak powiem, są
na spotkaniu. Także to tyle mam do powiedzenia. Ta biblioteka jest ograniczona, ona będzie ograniczona, bo wiadomo, że są jakieś różne dziwne pomysły, które są pomysłami utopijnymi. No i dobrze, ktoś tam coś tam napisze, ale tego to jakby tak naprawdę serio, to jest tylko pewnie będzie zawsze kilka szkół ekonomicznych, które będą proponowały jakieś rozwiązania konkretne i będą zwracały uwagi, na które nie uwagę, na które nie zwracają uwagi inne szkoły, na przykład jak w przypadku stało się ekonomii feministycznej. Tak, zgadza się, absolutnie się z panem. Pokazała, że nie możemy patrzeć w tej chwili tylko i wyłącznie na gospodarkę z perspektywy rynkowej, bo praca wykonywana w gospodarstwach domowych okazała się niezwykle istotna i te zawody, troski, które były lekceważone, teraz okazują się z perspektywy przyszłości szczególnie ważne i szczególnie kluczowe. I to, że są niedofinansowane, niedopłacone, że tak powiem, no to rodzi, zwłaszcza w Polsce w tej chwili, coraz większe problemy. Nie mamy pielęgniarek, nie mamy lekarzy, mamy coraz mniej nauczycieli i tak dalej, właśnie dlatego, że zapomnieliśmy o tym kontekście. Tak, to jest. Chcą Państwo jeszcze dodać, Pani Karolino, Panie Macieju? Znaczy ja myślę, że troszkę Pan sobie sam, Pan Aleksandrze, znaczy dziękuję za te wszystkie uwagi, bo one tutaj nam faktycznie troszkę ustawiły nas do pionu, natomiast I wydaje mi się, że to pytanie o to, czy ekonomia jest pluralistyczna, czy nie, no jakby sam troszkę odpowiedział. To znaczy, jeśli popatrzymy sobie na to, czy na takie dominacje tych założeń aksjologicznych, no to w tych wszystkich nurtach, które zostały gdzieś tam wchłonięte przez mainstream, tak, no to one nadal gdyby często gdzieś tak no w sposób niejawny, w sposób taki dosyć, no nie, czasem może nawet nieuświadomiony, ci badacze de facto wychodzą z tych, czy ich teorie budują na tych założeniach właśnie optymalizacji, równowagi. Teraz też właśnie, no oczywiście jeśli chodzi o taką bardziej filozofię nauki, czy jakieś wizję konkurencji tych paradygmatów, to też nie chodzi o to, żeby nagle okazało się, że wszystko w nauce uchodzi, tak? I że każda grupka może sobie założyć szkółkę i tutaj coś zaproponować, ale wydaje mi się, że przy obecnej hegemonii mainstreamu to właśnie tutaj szereg rzeczy uchodzi, które jak gdyby, no jeśli Nobla dajemy za propozycję, że 4 stopnie Celsjusza można ogrzać atmosferę i to będzie optymalne społecznie, za to, że jeśli modele, które post-keynesowskie, które przewidywały kryzys, no nie znajdują uznania, prawda? Jeżeli nadal duża część ekonomistów mainstreamowych powtarza jak gdyby swoje niezrozumienie systemu pieniężnego i kreacji pieniądza ze wszystkimi konsekwencjami daleko idącymi dla polityki i gospodarki, no to nagle się okazuje, że tutaj wszystko uchodzi dzisiaj, tak? Jeśli tylko się trzymasz pewnej konwencji przekazu. Ale wydaje mi się, że tym bardziej właśnie powinniśmy się troszczyć o jakość tych procedur badawczych, przy czym pamiętając o tym, że te procedury badawcze mogą być zróżnicowane, prawda? One mogą wykraczać poza to, co właśnie mainstream uznaje za konwencję, prawda? Że na przykład możemy analizować praktyki kulturowe daru, jak w ekonomii feministycznej, które w ogóle uciekają od logiki rynkowej, czy też logiki nawet altruizmu i tak dalej. Że możemy wchodzić w stosunki klasowe, gdzie mamy relacje władzy, jak w marksizmie, prawda? Co też jak gdyby nie jest widoczne w indywidualistycznym podejściu. No i tak dalej, więc ja też widzę w heterodoksji oczywiście sporo słabej jakości, tak, badań i jak najbardziej to trzeba krytykować i cisnąć na wysoką jakość. To też pewnie jest jeden z powodów, dla których ta heterodoksja jednak się nie przebija, bo często te badania no, nie są zbyt wysokiej jakości po prostu. Pani Karolino, chce Pani coś dodać?
Nie, chyba w tym momencie na razie dziękuję. Ja tylko chciałem powiedzieć, ponieważ tu mam jeszcze pytanie z czatu, chyba zauważyłem, że Paweł też się zgłasza, tylko chciałem dodać, że tutaj to, na co pan wskazywał, pan Aleksander, to ogólnie było przedmiotem badań takiej słynnej książki Stefana Fuchsa, tak, który mówił wprost, że sytuacja, w której jest wielość paradygmatów w danej gałęzi nauki, jest niekorzystna i niewskazana, gdyż powoduje to jakby podmycie autorytetu nauki oraz równocześnie wzrost ilości prac, które skupiają się na samej sobie. To znaczy ta nauka zaczyna analizować samą siebie. Występują tak zwane procesy hermeneutyzacji i autointerpretacji i historyzacji i przewagę badań historycznych. I w tym momencie to jest na przykład to morbus hermeneuticum, choroba hermeneutyczna, czyli autoanalizy samej siebie, która może zainfekować tę dyscyplinę i obniżyć jej status, ponieważ Stefan Fuchs był bezwzględny. On twierdził, że wieloparadygmatyczność może w konsekwencji prowadzić do obniżenia kontroli reprodukcji kadr, a przez to traci się w pewnym sensie ten autorytet w oczach opinii publicznej, tak? Taka między innymi jest konsekwencja tego może być pluralizmu, tak? To jest pytanie, oczywiście to, co pan mówił, pan Maciej, jest jak najbardziej wskazane. Być może też chodzi o to, żeby tutaj odsiać złej jakości badania i próbować tutaj raczej dyskutować na temat metod badawczych czy rozwijania dobrej jakości w samych badaniach, tak, heterodoksyjnych. Tutaj jest takie pytanie właśnie do pana Macieja, bardzo ciekawe. Słyszałem, że na Wydziale Ekonomii UJ udało się przeprowadzić pewne zmiany w programie studiów. Chciałbym zapytać pana Macieja Grodzickiego o to, na ile te zmiany odpowiadają jego marzeniom oraz jak to wyglądało w praktyce. Moim zdaniem marzenia są ważne. Oraz jak to wyglądało w praktyce, to jest, czy było łatwo to przeprowadzić? Czy odmawiają marzeniom? No, marzeniom na pewno nie do końca. Natomiast cieszę się, że się udało szereg rzeczy zmienić. No to był pewien proces, w którym razem z taką grupką, powiedzmy, akurat się przyjaźnimy też ekonomistek z mojego instytutu, no uznaliśmy, że znaczy, może inaczej, najpierw w ogóle uznaliśmy, że nasz program studiów na drugim stopniu ekonomii, no, wymaga rewizji, że to był program ustalany 10, kilkanaście lat temu, w międzyczasie tam doszło do wielu zmian, był to program po prostu niskiej jakości po latach takiego troszkę, no takiej inercji typowej, więc to też był to był też dla nas taki ważny argument, żeby w ogóle tę dyskusję wprowadzić, prawda? Myśmy nie szli na sztandarach z heterodoksją, bo to jakby byłoby od razu stracone, natomiast raczej właśnie postulowaliśmy jakość, aktualizację do wyzwań współczesności, takie bardziej uatrakcyjnienie tego programu dla rekrutowanych studentów, też taki bardziej wyrazisty profil ekonomiczny, żeby to jednak nie były studia z księgowości, jak to troszkę, bo te kursy zaczęły dominować, więc trochę to była nasza motywacja, ale też droga jak gdyby takiej politycznego przeprowadzenia tego, no i następnie też byliśmy bardzo ostrożni, bo rewizja programu zawsze jest takim procesem, który w jednostce, wiadomo, części się podoba, narusza pewne interesy, ktoś dostaje nowy przedmiot, ktoś nie dostaje, więc też próbowaliśmy tutaj ze wszystkimi osobami takimi decydującymi i ważnymi dyskutować o tym, uwzględniać ich preferencje, następnie to jakoś tak, powiedzmy, żenić ze sobą. No myśmy przedstawili jakoś taką propozycję merytoryczną, nie odpowiadaliśmy potem za wdrożenie tego, więc też zobaczymy dopiero, jak to będzie chodzić za no już powoli to jest wdrażane, ale jak to będzie chodzić za rok czy dwa. Nie wszystko się udało, tak idealnie, bo jednak ograniczenia instytucjonalne są pewne, natomiast no, to są takie niuanse, które ja odbieram jako takie no, właśnie trochę przykre, chociaż dosyć zabawne, że mieliśmy właśnie przedmiot w ekonomii ekologicznej na tym drugim stopniu i to zostało zastąpione
właśnie jako ekonomia zrównoważonego rozwoju, gdzie jednak tematyka jest zbliżona, ale jednak ekonomia ekologiczna, no to właśnie miała być prezentacja pewnego też podejścia metodycznego, które jest no, troszkę bardziej wyraziste i też może nawet radykalne od koncepcji zrównoważonego rozwoju. Też w praktyce koleżanka, która to prowadzi, robi swoje, tak? Ale no, gdzieś tam doszło do pewnych zmian, no bo też nie my byliśmy odpowiedzialni za wdrażanie, chociaż ostatecznie myślę, że jestem z wyniku i tak zadowolony. Świetnie, super. No, pytanie, na ile sytuacja na Uniwersytecie Jagiellońskim jednak to też jest silny. Uniwersytecie znaczy, można przełożyć tak. Na inne ośrodki. Tak? Znaczy u nas jest o tyle taka specyfika, akurat tutaj widzę wśród uczestników koleżankę z pracy Anię Zachorowską-Mazurkiewicz, więc też pewnie może potwierdzić, że u nas jest taka specyfika, że mamy dosyć małą jednostkę i to jest zaleta, to znaczy nas jest ekonomistów na UJ-cie 22-3 osoby. Instytut jest trochę większy, bo jeszcze mamy osoby z zarządzania i finansów, ale jakby i tak w takiej małej jednostce jest spora elastyczność, też jest spora elastyczność w tym, co my możemy robić sami na zajęciach, czyli przykładowo jak ja mam podstawy makroekonomii na pierwszym stopniu, to w dużej mierze jest to kurs oparty na postkeynesizmie. No, z prezentacją argumentów neoklasycznych, także z czasami ekonomii ewolucyjnej, czy instytucjonalnej, ale na pewno bym, znaczy podejrzewam, że miałbym problemy z prowadzeniem takiego kursu na dużej uczelni, gdzie jednak te sylabusy są bardziej takie wystandaryzowane i jest to część jakiegoś większego programu. Ciekawe uwagi. Paweł, zgłaszałeś się, tak? Tak, dziękuję bardzo, jeśli mogę. Świetny moment, bo ja właśnie to, o czym dr Maciej Grodzicki teraz mówił, o to chciałem zapytać. Znaczy, okej, rozmawiamy o badaniach w ramach pluralizmu i to jest jedna część, ale druga część, ta być może, co do której my się dzisiaj bardziej tutaj zastanawiamy, to jest bieżączka nauczania ekonomii, tak? Czyli tych przedmiotów, które się są otagowane jako mikro, makroekonomia, wstęp do mikro, makroekonomii i tak dalej, i tak dalej. I być może nie jesteśmy w stanie dzisiaj zrobić rewolucji i zmienić społeczeństwa na tyle, że nagle na nasze uczelnie zaczną przychodzić osoby społecznie nastawione i wolnomyśliciele i tak dalej, i tak dalej. To w dalszym ciągu są przyszli księgowi i przyszłe menedżerki, ale mimo wszystko w tych 30 godzinach jednego czy drugiego kursu jesteśmy w stanie im tego pluralizmu podać więcej. Mało tego, ja jestem przekonany, że jesteśmy w stanie im podać dużo więcej wiedzy o gospodarce po prostu, a nie przekazywać im, niech już będzie, neoklasyczny czy marginalistyczny sposób myślenia albo o człowieku, albo o gospodarce. Albo o makroekonomii, tak? Czy tutaj mielibyście Państwo jakieś, nie wiem, wizje, jak to mogłoby wyglądać, zalecenia? Tutaj Maciej, mówiłeś o swoim doświadczeniu, jak to u Was jest. Czy Państwo macie jakieś wyobrażenie, jak takie nauczanie bieżące makro, mikroekonomii, pluralistyczne, mogłoby wyglądać? Pytanie jest zarówno do pani profesor, do pana profesora, do doktora Grodzickiego. Znaczy ja powiem może tak, że na pewno dużym ograniczeniem w Polsce jest brak podręczników, prawda? I to, że de facto w Polsce nie mamy podręcznika do ekonomii, który by przedstawiał mechanizm pieniądza endogenicznego. Tak? To znaczy w każdym podręczniku, nawet takim, które są całkiem dobre z tych, czy takie w miarę jeszcze takie pluralistyczne na mainstreamowych zasadach, to nadal tam mamy mechanizmy pieniądza mnożnikowego. To znaczy to jest jakieś być może w ogóle słabość w ogóle procesu wydawniczego, że to gdzieś tam przetrwało.
Ale ogólnie, no jednak dostęp, jeśli chodzi wspomaganie się literaturą, no to zawsze się trzeba wspomagać jakimiś artykułami, jakimiś rozdziałami i tak dalej. To jest na pewno duże utrudnienie. No, w takiej bieżączce, no, jak wspomniałem, akurat dla mnie to nie był duży problem, bo u nas jest spora elastyczność i mogłem sobie te kursy, które prowadzę, ułożyć po swojemu, ale podejrzewam, że na różnych innych uczelniach to jest co innego, więc też ciężko mi tutaj coś doradzić. Pani Karolino? Ja przepraszam, nie mam tutaj żadnej refleksji, bo ja już dużo powiedziałam na ten temat. Żebym ja mogła uczyć to, czym się zajmuję, to jest cały program badawczy. On ma swoją metodę, tak jak każda szkoła heterodox, i ma swoją metodologię, ma swoją, nazwijmy to, historię. I to nie jest, więc można o tym opowiedzieć na zajęciach 30-godzinnych, ale przygotowanie studentów do pracy w tym paradygmacie, nazwijmy to, jest po prostu ciężką pracą wymagającego całego programu. Więc to jest kwestia taka zero-jedynkowa, albo ktoś decyduje się mieć różne programy i pewnie to jest po prostu najłatwiej pluralizm by zaaplikować, robiąc różne programy magisterskie i w ich ramach. One może studia magisterskie po prostu w Polsce są za długie, bo ta wiedza taka, którą potrzebuje ktoś po ekonomii, żeby pracować na rynku pracy, wystarczy 3 lata licencjatu. I być może studia magisterskie mogłyby być heterodoksyjne, czyli mogłyby być różne, ale mogłyby być roczne, czyli taki warsztat badawczy, tak jak jest to w niektórych krajach na Zachodzie. Nie mam lepszego pomysłu i to jest bardzo luźna propozycja. Przepraszam, to jeśli mogę, tylko czy dobrze zrozumiałem. Czyli zostawiamy to, co jest na poziomie takim, który kończy większość księgowych i powiedzmy tam analityków, a ewentualnie dla tych, którzy idą dalej i chcą rzeczywiście poświęcić się, nie wiem, ekonomii jako pracy badawczej, otwieramy kilka programów nauczania i wówczas oni mają świadomość i możliwość wyboru, tak? Czyli zostawiamy mimo wszystko, przepraszam, księgowych i takich, którzy nie są zainteresowani ekonomią per se, tylko po prostu zdobyciem zawodu, zostawiamy ich z wiedzą z mikroekonomii neoklasycznej i tej niedookreślonej makroekonomii neoklasycznej, tak? Pani profesor, dobrze zrozumiałem? Ja tylko to rzuciłam, bo naprawdę akurat nigdy się nie zajmowałam reformą nauczania, więc nie wiem, tylko jedyne osobiste doświadczenie, jakie miałam, to robiłam i studia magisterskie w Polsce i w Anglii i chociaż one były, powiedzmy, neoklasyczne, no to w Anglii one opierały się na debatach. Więc jak gdyby całe zajęcia było czytanie, dyskutowanie i kwestionowanie nawet mainstreamu w ramach zajęć mainstreamowych, no jak gdyby w Polsce studia magisterskie wyglądają też bardziej zawodowo. Więc może tam jest ten moment na dyskusję, może tam ta reforma i tam łatwiej by, jeżeli one by były w formie takiej innej, bardziej takiej dyskusyjnej. Znaczy to, co jest naprawdę przerażające na ekonomii, że studenci w ogóle nie czytają książek i w ogóle nie muszą. My rzeczywiście zajmujemy się tylko edukacją, model, rozwiązanie. Więc ja na przykład jak studiowałam w Anglii, to byłam w szoku, że w ogóle właśnie tego nie ma, że my dostajemy artykuł i mamy porozmawiać, co myślimy. To był dla mnie duży skok, że muszę przeczytać książkę na zajęcia. Więc i nie widzę teraz zmiany, na przykład jak mamy nowe szkoły doktorskie, one też w ten sposób funkcjonują. Podczas gdy ostatnio akurat uczestniczyłam jako uczestnik w Stanach, bo był taki wymóg, byłam osobą wizytującą, też na seminarium doktorskim i po prostu czytaliśmy wspólnie książki przez jeden miesiąc, na każde zajęcia była inna. I to jest olbrzymia przepaść, bo w sposobie nauczania, w sposobie myślenia i w sposobie jak gdyby dawania tych nowych treści studentom, bo
może forma debaty, której nie ma na polskich uczelniach, byłaby lepsza. To jest nieprawdopodobnie cenna uwaga. Bardzo dziękuję za to. Wydaje mi się też, że to tak naprawdę sięga korzeniami dużo głębszego procesu niż tylko samego kurikulum na uczelni, samej kultury akademickiej. Bardzo też dziękuję za tę uwagę. Okazuje się, że ja próbuję uczyć po angielsku, a nie po polsku. Jest to oczywiście absolutnie nie do zrealizowania, gdyż autentycznie polscy studenci bardzo często nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Tak? Oni naprawdę czytają to i mówią, ale o co w tym chodzi? Nie są w stanie sproblematyzować. To jest ciekawe. Ja nie wiem, przecież to nie wydaje mi się, żeby tu była różnica, jakakolwiek różnica. Wydaje mi się, że to jest na poziomie jakby intelektualnym. Jest to raczej pewne zupełnie inny sposób pracy z tekstem i pracy na zajęciach, wydaje mi się. Natomiast jeśli chodzi o tę uwagę, wydaje mi się, to ja próbowałem podnieść na początku, ale wydaje mi się właśnie, że to jest jakiś ciekawy trop. Nie jesteśmy w stanie nauczyć wszystkich szkół, że to jest w pewnym sensie kwestia do opracowania programu magisterskiego. Ja bym się przychylał do tej opcji i wtedy jako na poziomie już bardziej zaawansowanym wdrażał do jakiegoś sposobu ujęcia czy też analizy. Tak? Tutaj się pojawiła taka uwaga, ja bym pozwolę sobie zacytować pana Jan Tudziński, chwileczkę, kto tu... Pan Janusz Rosiek napisał, że być może istotnym ograniczeniem możliwości prezentacji różnych szkół jest niewystarczająca znajomość aparatu matematycznego. Ciekawa uwaga, ale może właśnie w tym programie trzyletnim, o którym mówił Paweł, należałoby dać narzędzia, również te takie narzędzia matematyczno-analityczne, następnie rozwijać na tej bazie już dla zainteresowanych. Być może to byłby jakiś trop, ale to jest absolutnie rzucone tylko takie hasło. Panie profesorze, nie zauważyłem. Pan się zgłasza. Proszę. Znaczy ja się zgłaszałem, żeby się odnieść do paru rzeczy. Po pierwsze, podręczniki do ekonomii mają to do siebie, że ewoluują także jak wszystko. W Polsce rzeczywiście jest tendencja do wykładu tego mikro i makroekonomii z perspektywy raczej neoklasycznej, ale większość nowych podręczników w Europie to już jest ten nowy mainstream. W Niemczech z kolei pojawiają się podręczniki, które patrzą z perspektywy czegoś, co może moglibyśmy nazwać ekonomią zrównoważonego rozwoju. Natomiast ja mam takie wrażenie, że ten wykład z filozofii ekonomii, czy też pracowałem na jednej uczelni, gdzie na pierwszym roku studiów licencjackich była historia myśli ekonomicznej, że to pewne rzeczy podpowiada. I to jest tutaj, to pani Karolina powiedziała rzecz bardzo cenną, a mianowicie my w Polsce w ogóle nie mamy zielonego pojęcia, jak odróżnić studia pierwszego stopnia od studiów drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia powinny być całkowicie, tak uważam, studiami zawodowymi. Natomiast studia drugiego stopnia mają uczyć samodzielnego myślenia. I to, że u nas nie każe się studentom czytać, myśleć po swojemu, to jest w ogóle straszne, okropne. Ja zresztą, jak mam zajęcia ze studentami, to jak ich proszę, żeby powiedzieli własne zdanie na ten temat, na jakikolwiek temat, to oni boją się powiedzieć, bo nie wiedzą, jakie jest moje zdanie. Ponieważ są przyzwyczajeni do tego, że jak pisali wypracowania w liceum, to pisali je pod swoich nauczycieli, że nie wolno było myśleć inaczej niż ich nauczycieli. Tych schematów trzeba studentów pouczać. I ten, no i to jest potężne wyzwanie. Jak nauczyć naszych studentów, żeby po pierwsze czytali, po drugie domagali się od nas, żebyśmy im przekazywali tę wiedzę, która wychodzi poza te wyuczone schematy i poza te nieszczęsne prezentacje czy jakieś tam gotowce, które oni dostają na tych przez USOS i tak dalej, bo mamy przecież w większości obowiązek to przekazywać studentom. No to tyle. Bardzo dziękuję. Zgoda, no to jest rzeczywiście, znaczy no, to tylko potwierdza moją intuicję, że mnie się wydaje, że o ile reform
edukacji, dodawanie gimnazjum, odejmowanie gimnazjum mieliśmy bardzo dużo, jak i reform edukacji i ewaluacji, natomiast istota nie została zmieniona, czyli nie zreformowano, nie dyskutowano nad samą ideą szkoły, tak? Tyle się mówi o ideale fińskiej szkoły, no ja nie widzę tutaj żadnych kroków w tym kierunku, przepraszam, może ja jestem sceptyczny tutaj, ale ja nie widzę. Panie profesorze... Dodam jeszcze, przepraszam, że dokończę, w sumie dokończę myśl. Ja mam w tej chwili na przykład od paru lat seminaria na pierwszym stopniu kierunku, który u nas jest ekonomiczno-prawny, czyli tacy są trochę prawnicy, trochę ekonomiści. I okazuje się, że kiedy człowiek zaczyna z nimi na seminarium normalnie rozmawiać, znaczy prowokuje ich do wypowiadania się, to oni nie dość, że się wypowiadają, to mówią rzeczy bardzo mądre i powstają z tego bardzo ciekawe i bardzo niekonwencjonalne prace dyplomowe. Także to też jest istotne, że to są ludzie, którzy bardzo chętnie zajrzą w te drzwi, które im się pootwiera. Zaangażują się. Tak. No to panie profesorze, jeszcze pana, może ostatnie wypowiedź tutaj, pan profesor Dominiak, tak? Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim za tą dyskusję, bardzo ciekawą i bardzo, bardzo potrzebną. Natomiast też chciałbym trochę zejść na ziemię, nawiązując do tego, co pan Paweł Łomiński powiedział. Dlatego, że pamiętajmy, że my uczymy ekonomii bardzo różnych ludzi. Pani Karolina o tym mówiła, że to jest ważne, kogo się uczy i po co się ich uczy. I zdecydowana większość studentów, których uczymy ekonomii, to nie są studenci na kierunku ekonomia. To są studenci na bardzo różnych kierunkach, bo ta ekonomia jest rzeczywiście prowadzona dla bardzo wielu, wielu różnych profesji. I to my tutaj na Politechnice bardzo dobrze widzimy, bardzo dobrze rozumiemy. I teraz tam z reguły mamy niesłychanie ograniczoną liczbę godzin. I chcę powiedzieć, że potem ci ludzie, prawnicy, inżynierowie, wychodzą z wiedzą ekonomiczną, którą my im jesteśmy w stanie sprzedać w ciągu powiedzmy 30 godzin, może 60 godzin w najlepszym razie. I pytanie dla mnie jako dydaktyka, już trochę byłego, ale było zawsze takie, no dobra, to co ja tam mogę zmieścić, co ja powinienem zmieścić? I coraz częściej w ostatnich latach zadawałem sobie pytanie, od czego taki kurs zacząć? Bo to jest niesłychanie ważne. Co im powiemy na samym początku? Tak? Ja im wyświetlałem dwa slajdy ostatnio. Pierwszy slajd, to gdzie było zdanie, nie ma jednej ekonomii, co oni przyjmowali często wzruszeniem ramion. I drugi slajd, jak nie być ignorantem. Jak nie być ignorantem. Czyli chciałem im przekazać wiedzę, która pomoże im zrozumieć gospodarkę. No dobra, ale jak w tym ograniczonym wymiarze godzinowym, no musimy dokonywać pewnych wyborów. Musimy dokonywać pewnych wyborów. Czy można uczyć w takim kursie krótkim o wszystkich tych rozmaitych ujęciach? No nie można. Nie można. Nie można. Trzeba dokonać brutalnej selekcji. Ja się zgadzam z tym, tutaj pan profesor Kiełczewski wspomniał panią Kate Raworth i jej ekonomię obważanka. Ja się zgadzam z tym, że wizualizacja naszych zajęć z ekonomii ma naprawdę duże znaczenie. Ma naprawdę duże znaczenie. I to, czy my im pokażemy ten obraz właśnie w kształcie tego obważanka, czy my im pokażemy obraz pokazujący strzałkę w górę, czy jakąś krzywą idącą w górę i mówimy, no podstawą gospodarki jest wzrost. Wzrost jest czymś, bez czego właściwie gospodarka nie może efektywnie funkcjonować.
I nie mówię o wzroście zrównoważonym, tylko o tym wzroście liczonym PKB. I potem wykładamy im o PKB, na który skądinąd psioczymy od bardzo dawna, ale wszyscy o tym uczymy. Tak? Można uczyć ekonomii bez PKB? Pewnie można, ale jest to bardzo trudne, bo te właśnie nurty heterodoksyjne krytykują ten miernik, no ale studenci, jeżeli im pokażemy tylko krytykę, nie pokażemy im, czym jest naprawdę PKB, no to oni z tego niewiele zrozumieją. Więc tutaj, tu jest dużo takich podstawowych problemów wynikających z pewnych ograniczeń programowych. Ja przez kilka lat jeździłem z PAKą i akredytowaliśmy kierunki ekonomiczne, więc przyjrzałem się tym programom i te programy są, po pierwsze, okazało się, że są zadziwiająco standardowe, szczególnie na słabszych, mniejszych uczelniach. Często tej ekonomii takiej standardowej, nie chcę powiedzieć mainstreamowej czy neoklasycznej, ale standardowej, uczą ludzie, którzy nie są do tego przygotowani i to jest problem. Tak? Czyli jak mówimy o reformowaniu edukacji ekonomicznej w szerszym takim kontekście, to oczywiście dyskusje takie jak ta dzisiejsza nasza są niesłychanie potrzebne, no ale potem schodzimy na ziemię, tak? I musimy jako nauczyciele podejmować takie wybory bardzo, bardzo często dramatyczne z punktu widzenia celu, jakim jest przekazanie wiedzy ekonomicznej. To tyle takiej refleksji po tej dzisiejszej dyskusji i wczorajszej zresztą. Bardzo dziękuję. No tak, tu jakby zawsze jest to bolesne zderzenie z tą skrzeczącą pospolitością, tak, i żmudą. A na samym końcu i tak wszyscy puszczamy te same przygotowane 10 lat wcześniej slajdy z PowerPointa, co jest... No właśnie, Andrzej, to jest ten problem. Tak, to znaczy ja, przepraszam, ale ja przeniosiłem swoje slajdy na Prezi, więc ja uważam, że jestem już poziom wyżej, tak? Gamifikację wprowadzam, tak? Proszę Państwa, to była moim zdaniem bardzo ciekawa dyskusja. Wydaje mi się, że tu jest mnóstwo wątków. Tutaj się pani Hanna Szymborska pojawiła. Przekazała nam parę ciekawych tutaj linków do artykułów. Jeden znam, jednego nie znałem. Czym jest heterodoksja? Warto sobie sprawdzić. I proszę Państwa, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udział w tej dyskusji. Mi się wydaje, że to było bardzo ciekawe i było ciekawe dzięki Państwu. Bardzo dziękuję pani Karolinie Sofarzyńskiej, bardzo dziękuję panu Dariuszowi Kiełczewskiemu i panu Maciejowi Grodzickiemu za udział i za podzielenie się tymi wskazówkami i uwagami na te tematy. Zapraszam wszystkich Państwa na jutro, na tę samą godzinę, na godzinę 18, gdzie pani Hanna Szymborska będzie z nami mówić o praktyce właśnie, jak w praktyce wprowadzać treści heterodoksyjne oraz z jakich źródeł korzystać. Myślę, że to będzie szalenie fascynujące, ponieważ ona właśnie może nam naświetlić, jakie wyzwania stoją tutaj przed nami, czy też jakie tutaj problemy mogą się pojawić. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i myślę, że do widzenia, do jutra. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Do widzenia, dziękuję pięknie. Dziękuję.